Hej moi drodzy, witam Was w nowym filmie i zapraszam Was dzisiaj na ulubieńców grudnia. Postanowiłam, że tego typu film nagram troszeczkę wcześniej niż zwykle, dlatego że w styczniu chcę Wam wrzucić ulubieńców roku, będzie pielęgnacja, będzie makijaż. Jeśli chodzi o makijaż, to nie wiem, czy nie podzielę tego filmu na dwie albo nawet na trzy części, dlatego że testowałam w tym roku naprawdę dużo kosmetyków kolorowych, najwięcej było chyba podkładów oraz pudrów, także chciałabym o tych produktach opowiedzieć w oddzielnym filmie, a pozostałe wrzucić do jednego, albo może podzielić jeszcze na dwa, na droższe i tańsze. Zobaczymy, jeszcze się nad tym zastanowię, muszę zrobić sobie listę ulubieńców, no i zobaczyć, czy zmieści mi się to w dwóch filmach, czy może podzielę to na więcej. Jeśli chodzi o pielęgnację, planuję nagrać jeden zbiorowy film. Przechodząc już do ulubieńców grudnia, zaczniemy sobie właśnie od pielęgnacji i od serum, które sprawdziło mi się najlepiej spośród tych, które w ostatnim czasie, w ciągu ostatnich 2-3 miesięcy testowałam. Także tak naprawdę nie będą to tylko ulubieńcy grudnia, ale też ulubieńcy listopada, troszkę października, bo niektórych kosmetyków do wcześniejszych ulubieńców po prostu nie wrzuciłam. Jednego kosmetyku używałam zbyt krótko, o innym zapomniałam. Ogólnie ja nie lubię wrzucać do ulubieńców dużo produktów. Także tak naprawdę znalazły się tu kosmetyki, które testowałam tylko w grudniu, ale też takie, których używałam już wcześniej, które testowałam dłużej. Przechodząc już do konkretów i do serum, które chciałabym Wam serdecznie polecić, które jak dla mnie jest rewelacyjnym produktem na dzień. Jest to marka Glow Recipe Watermelon Glow Dewy Drops. I faktycznie jest to serum takie lekko rozświetlające, rozpromieniające. To jest postać żelowa, ten produkt jest żelowy, ale jest taki dosyć treściwy. To nie jest wodnisty żel, tylko taki troszkę gęstszy. Wygląda to w ten sposób, jest to taki lekko różowy żel i po rozprowadzeniu robi się efekt glass skin. Skóra jest po prostu mokra, ale ona jest mokra w ładnym tego słowa znaczeniu. Bo czasem jak nałożę zbyt dużo pielęgnacji albo zbyt rozświetlający mokry podkład, to ta skóra wygląda na tłustą. W przypadku tego serum ona wygląda po prostu na zdrową, bardzo mocno nawilżoną, promienną, świeżą. Poza pierwszym efektem, jaki serum daje na skórze, bardzo ładnie nawilża, odżywia, koi skórę, ma przepiękny, taki lekko arbuzowy, odświeżający zapach, ma fajną konsystencję, bo ta żelowa konsystencja właśnie dodatkowo tą skórę odświeża. Także jest to naprawdę świetny produkt. Ja mam tutaj pełnowymiarowe serum w pojemności 40 ml, którego używam od kilku dni, ale gdzieś tak w połowie października zaczęłam testować to serum w pojemności 15 ml i zdążyłam już zużyć całe. Nieraz, nie dwa powtarzałam Wam na kanale, że ja sobie produktów pielęgnacyjnych nie żałuję. Jeżeli widzę, że skóra pije ten produkt, to lubię go dołożyć, lubię nałożyć sporo. Jeżeli widzę, że krem ładnie łączy się z serum, no to daje dosyć grube warstwy, nawet jeśli chodzi o dzienną pielęgnację. Także tego produktu również sobie nie żałowałam, a pojemność 15 ml starczyła mi na mniej więcej 1,5 miesiąca, więc myślę, że wydajność jest całkiem ok. Produkt jest na początku lekko lepki, ale jak zaczyna się wchłaniać, to ta lepkość znika. Jak mówiłam, bardzo fajnie łączy się z kremem, później nakładam na to filtry, nakładam na to czasem makijaż i wszystko się fajnie ze sobą zgrywa. Nie mam poczucia, że jest tego za dużo. I co bardzo ważne, jak wieczorem zmywam makijaż, to widzę, że ta skóra jest cały czas nawilżona, cały czas jest wypielęgnowana. Ja to serum w zestawie z dużym tonikiem kupiłam na Cult Beauty i myślę, że jak to serum mi się skończy, no to właśnie na Cult Beauty ponownie je zamówię. Jeżeli zrobicie zamówienie za konkretną kwotę, to dostawę macie gratis i nie ma żadnych dodatkowych opłat, także nie musicie się martwić. Tak naprawdę jedyny minus, jeśli chodzi o zamawianie kosmetyków z Cult Beauty, to jest czekanie, bo ja na paczki zazwyczaj czekam ponad tydzień, ale naprawdę jeśli chodzi o ten produkt, warto poczekać, bo jest to świetne serum i dawno nie spotkałam się z tak nawilżającym, z tak odżywczym serum, które zarazem jest żelowe, które jest takie bardzo lekkie i świeże. Także gorąca polecajka. Kolejny produkt, który chcę Wam dzisiaj polecić, to krem z Basic Lab. Jest to seria Aminis i krem aktywnie rewitalizujący. W składzie mamy 5% aminokwasów, 15% kompleksu neuropeptydów oraz witaminę C. I wiem, czasem piszecie mi, że jak mówię o Basic Lab, to macie wrażenie, że Basic Lab wychodzi z lodówki, bo wszyscy o nich mówią, ale byłabym niesprawiedliwa, gdybym tego kremu w ulubieńcach grudnia nie pokazała, bo on faktycznie robi to, co obiecuje producent. Nawilża, odżywia, to jest taka podstawowa kwestia, ale też bardzo ładnie ujędrnia skórę, bardzo ładnie napina i wygładza zmarszczki. Może on tych zmarszczek nie wypełnia, może nie spowoduje, że one znikną, ale widzę, że one po prostu są mniejsze, że one są jakby płytsze. Mam kilka dłuższych zmarszczek na czole i one nie są jakieś super głębokie, ale są widoczne i widzę, że ten krem spowodował, że te zmarszczki są mniej widoczne. Bardzo ładnie też zmniejszył mi zmarszczkę, która jest tutaj. Jak mówiłam, może jej nie wypełnił, może nie spowodował, że znikła, ale przez to, że ten krem bardzo mocno ujędrnia i napina, bo ma tutaj w składzie te neuropeptydy,
to ta skóra jest wygładzona i te zmarszczki są wygładzone. Także naprawdę rewelacyjny krem, idealna konsystencja, dlatego że ten krem nie jest zbyt bogaty, nie jest zbyt lekki, taki wyważony w punkt, fajnie się wchłania, czuć, że skóra jest otulona, nawilżona. Mamy tutaj 50 ml, więc ta pojemność jest naprawdę ogromna i dużym plusem jest tutaj pompka, bo możemy dozować ten produkt i nakładać go faktycznie tyle, ile chcemy, a nie wiecie, wyciągać ze słoika, jak wyciągniemy więcej, no to musimy już to nałożyć na skórę. Ja mam tendencję do tego, że ze słoiczków wyciągam za dużo produktu, no i później muszę to wszystko wsmarowywać. Tutaj możemy dozować dokładnie tyle, ile chcemy. Używam tego kremu ponad miesiąc, no i zużycie, z tego co widzę pod światło, jest mniej więcej takie. Także myślę, że ta pojemność starczyłaby mi spokojnie na 4, może nawet 5 miesięcy codziennego używania. Ja oczywiście będę w międzyczasie odkładać na chwilę ten krem, bo będę testowała inną pielęgnację, ale będę do tego kremu chętnie wracać. Myślę, że na pewno zużyję go do końca. Jestem bardzo zadowolona z efektów i gorąco Wam ten krem polecam. Trzeba przyznać, że ten krem to już jest troszkę inwestycja, bo to nie jest produkt za 20 zł z drogerii. Trzeba za niego dużo więcej zapłacić, ale widać efekty. Widać, że on faktycznie działa na te zmarszczki, widać, że skórę ujędrnia, napina. Więc jeżeli takiego efektu szukacie, no to gorąco polecam Aminis, krem aktywnie rewitalizujący. Przechodzimy sobie do kolejnego produktu pielęgnacyjnego i jest to Cleansing Balm od marki Q+A. Jest to po prostu nawilżający balsam do oczyszczania twarzy z olejkiem z grejpfruta. To jest coś takiego jak balsam do demakijażu, ale w formie bardziej olejkowej, jednak nie tłustej. Dużym plusem jest dla mnie to, że możemy tego produktu używać na dwa sposoby. I do demakijażu twarzy, bo ten produkt bardzo fajnie wszystko rozpuszcza, wszystko domywa. I stricte do mycia twarzy, bo on właśnie jest olejkowy. To jest w ogóle gęsta pasta, gęsty balsam i on bardzo szybko pod wpływem ciepła dłoni rozpuszcza się w taki lekki olejek, ale to kompletnie nie jest tłuste. Także zmywamy ten produkt ciepłą wodą, nie zostają żadne pozostałości, kosmetyk jest delikatny, nie szczypie w oczy, jest naprawdę bardzo, bardzo wydajny, ma fajny skład. Także czego więcej chcieć, gorąco Wam polecam. Możecie te produkty znaleźć w Rossmanie. Nie wiedziałam o tym, ale ostatnio jak siedziałam na stronie Rossmana, no to właśnie na te kosmetyki trafiłam. Widziałam fajne serum peptydowe, widziałam krem pod oczy. Także bardzo możliwe, że jak zdenkuję kilka produktów pielęgnacyjnych, których teraz używam, to kupię sobie produkty tej marki, potestuję, no i może nawet nagram dla Was zbiorową recenzję, bo powiem Wam, że ten produkt naprawdę jest bardzo dobry, bardzo fajnie mi się sprawdził. No i te kosmetyki w Rossmanie nie są drogie, także może warto się tą marką zainteresować. Ostatni produkt pielęgnacyjny, a właściwie gadżet pielęgnacyjny, to gąbeczka Konjac. Ja swoją gąbeczkę kupiłam chyba w Biedronce i ona była mega tania, bo wydaje mi się, że kosztowała coś koło 7-8 zł. I powiem Wam, że naprawdę nie wiem, jak ja do tej pory radziłam sobie bez Konjaca, bo to jest mega ułatwienie. Można bez problemu zmyć tym maski, bez problemu można zmyć tym na przykład balsam do demakijażu, masełko, żel do mycia twarzy, jeżeli Wam się mocniej pieni, albo na przykład piankę, bo jeżeli Konjaca nie używamy, no to po prostu zmywamy to wszystko wodą, ale czasem to nie jest takie proste. Jeśli chodzi o Konjac, no to moczymy sobie go, on się robi miękki, ściągamy sobie to w ten sposób i później tylko przepłukujemy twarz. Że to jest naprawdę mega ułatwienie, głównie jeśli chodzi o zmywanie maseczek, o ściąganie maseczek, ale też jeśli chodzi o demakijaż, bo jak nakładamy balsam do demakijażu, no to rozpuszczamy sobie ten makijaż i zanim spłuczemy to wodą, możemy wszystkie te pozostałości, wszystkie te zanieczyszczenia ściągnąć sobie bez problemu Konjaciem i to bardzo ułatwia sprawę. Także naprawdę gorąco polecam, będę polować w Biedronce, jak znajdę, to na pewno kupię sobie kilka sztuk. Także moim zdaniem raczej nie ma co przepłacać, co prawda nie miałam droższej gąbki Konjac, więc nie mam porównania, ale w mojej ocenie ta za 8 zł jest bardzo dobra, sprawdza mi się super. Także gorąco polecam. Przechodzimy sobie do kategorii makijaż i zaczynamy od rewelacyjnego podkładu, który odkryłam w ostatnim czasie. Ja po prostu się w tym podkładzie zakochałam, używam go za każdym razem jak robię makijaż. I powiem Wam, że nawet trochę wyparł Eveline Better Than Perfect, który jest zdecydowanie ulubieńcem tego roku. A mowa tutaj o podkładzie Liren My Master. Jest to wysoko kryjący podkład odmładzający. Ja mam kolor beige i on jest dla mnie idealny, bo on jak wyjmę go z opakowania jest taki lekko ciepły, ale na skórze robi się bardziej neutralny. Na początku myślałam, że ten podkład troszkę oksyduje, ale mam wrażenie, że on nie tyle oksyduje, co się dopasowuje. Mam go dzisiaj na skórze, no i powiem Wam, że wygląda perfekcyjnie i jest to jedna cienka warstwa. Ja tego podkładu nie muszę budować, bo on przy takiej cienkiej warstwie u mnie wygląda idealnie. On jest dobrze kryjący, on jest trwały, ale przy tym cały czas wygląda lekko, wygląda naturalnie i nie tworzy efektu maski. Także jest to dla mnie naprawdę podkład idealny. Dodatkowo w składzie on ma składniki pielęgnacyjne, które na szczęście nie gryzą się z moją pielęgnacją, czyli z tym kremem,
i z tym serum. Fajnie się to wszystko ze sobą zgrywa, fajnie to na sobie wygląda, podkład ładnie na tym kremie i na filtrach leży. Jest to naprawdę jeden z niewielu podkładów, który przy aż tak dobrej trwałości i przy tak mocnym kryciu wygląda tak leciutko, tak delikatnie na skórze. Także naprawdę gorąco polecam. Jedyne, co bym tutaj zmieniła, to opakowanie, bo ja nie lubię tego typu opakowań. Gdybym mogła wybrać, to chciałabym oczywiście pompkę, ewentualnie może być pipeta, no ale takie wylewanie czasem jest problematyczne, także mam nadzieję, że Liren z czasem to opakowanie ulepszy. Co do samego podkładu, naprawdę nie mam żadnych zarzutów i jest to dla mnie świetna opcja drogeryjna. Kolejny makijażowy ulubieniec drogeryjny, który wyparł mój ulubiony puder, również od marki NAM, Cotton Candy Under Eye Powder, jest to puder Under Eye Setting Powder. Jest to puder z tej naturalnej serii, mamy tutaj 90% składników pochodzenia naturalnego. Te pudry obok siebie wyglądają dosyć podobnie, ale mam wrażenie, że ten jest lżejszy. Bo jeśli chodzi o puder Cotton Candy, jak nałożę troszkę za dużo, no to delikatnie go widać. Tego kompletnie nie widać. Tutaj możecie nałożyć sobie mnóstwo tego pudru, a on i tak Wam na skórze zniknie. Jest po prostu mega delikatny, mega chmurkowy, niesamowicie skórę wygładza, ładnie gruntuje korektor, ale przy tym jest niewidoczny, niewyczuwalny pod okiem. Także gorąco polecam, no jak dla mnie jest to hit, jest to moje odkrycie. Ostatnio na promocji w Rossmanie zrobiłam sobie zapas tego pudru i myślę, że przez dłuższą chwilę będę używać tylko jego. Co prawda mam jeszcze jedną sztukę Cotton Candy, ale powiem Wam, że tak się do tego pudru przyzwyczaiłam, że nie mogę się ostatnio od niego odkleić. I poza tym, że nakładam go pod oczami, używam go też na strefie T, bo on jest naprawdę przepięknie wygładzający i po prostu blurujący tą skórę. Jak mówiłam, na czole mam delikatne zmarszczki i jak nakładam ten puder, to po prostu one znikają. Także gorąco Wam ten puder polecam, jeżeli chcecie przetestować jakiś fajny puder pod oczy i zastanawiacie się, czy droższy, czy tańszy, myślicie nad różnymi opcjami, no to ja Wam powiem, nie przepłacajcie, kupcie sobie w Rossmanie ten puder, no bo to jest po prostu rewelacja. Kolejny ulubieniec grudnia to paleta cieni, no i tutaj nie mogło być inaczej. Poprzednie dwie palety od Hahn z tej serii uwielbiam, to jest trzecia, którą mam, no i tą również uwielbiam. Jedyny minus tych cieni to jest to, że one się bardzo mocno sypią. Wiem, że dla niektórych jest to minus, dlatego w ten sposób o tym mówię. Dla mnie jest to po prostu cecha cieni. Wiem, że w przypadku tej palety muszę otrzepać nadmiar cienia z pędzla, no i wtedy nie ma żadnego problemu. Na pewno dużym plusem matów jest to, że one są idealnie napigmentowane, czyli nie za mocno, niezbyt słabo i można je bez problemu dobudować, jeżeli chcemy wzmocnić intensywność. Co do błysków, prezentują się naprawdę przepięknie, są mocno intensywne, błyszczące, ale przy tym cienkie w konsystencji. Jedyny taki delikatnie płatkowaty cień to jest ten, ale jeżeli nałożę go bardzo cieniutką warstwą, to on mi powieki nie obciąża i nie wchodzi w załamania. Mamy również w palecie przepiękny brokat holo, w jednej z poprzednich palet z tych serii również był brokat i powiem Wam, że on mi się naprawdę bardzo, bardzo dobrze sprawdza, bo on jest taki, wiecie, bardzo drobno zmielony. I on ma jakąś taką delikatnie lepką bazę, która powoduje, że ten brokat możemy bez problemu nałożyć na powiekę i on nam się nie osypie. Najlepiej jest oczywiście nakładać ten brokat na jakąś mokrą, lepką bazę typu NYX Glitter Primer albo chociaż na mokry, nieprzypudrowany korektor. Wtedy ten brokat bardziej równomiernie nam się nałoży. Ale jeżeli nałożymy go na suchą powiekę albo na przykład na matowe cienie, to on też się w jakimś tam stopniu przyklei. No i jakoś mocno się nie osypie. Także naprawdę jest to rewelacyjny cień, który robi efekt wow. Ogólnie moim zdaniem paletka jest świetna, jest to paleta i do dziennych, i do wieczorowych makijaży. Mamy tutaj brązy, którymi możemy wzmocnić makijaż. Może ten matowy brąz nie jest jakiś mega mocny, ale sprawdza się do delikatnej kreski i ja go dzisiaj nałożyłam przy linii rzęs. No i myślę, że wygląda spoko. Jeśli chodzi o błysk, który mam na powiece, jest to ten złoty, ale nie nałożyłam go w dużej ilości, nie zbudowałam sobie krycia, tylko nałożyłam go bardzo delikatnie, wklepałam go w ten sposób, że powstał mi taki efekt toperowy i naprawdę bardzo mi się ten efekt podoba, chociaż ostatecznie nałożyłam ten błysk na całą powiekę, to nie ma obciążenia, nie ma takiego wrażenia, że jest tego za dużo. Błysk nie powchodził w załamania, ładnie się przykleił, a podkreślę, że nakładałam go na cienie matowe, na matowy makijaż, który zrobiłam na początku, później dopiero stwierdziłam, że chciałabym jednak troszkę to rozjaśnić, rozświetlić. No i powiem Wam, że efekt jest naprawdę super. Także paleta jak dla mnie jest świetna, jakościowo jest tak dobra jak pozostałe palety od Hahn. Jeśli chodzi o szatę graficzną, również bardzo mi się podoba. Mamy tutaj spore, dobrej jakości lusterko. Paleta w cenie regularnej kosztuje coś koło 60 zł, ale bez problemu można ją kupić w promocji za jakieś 4 dychy. Także jeżeli się zastanawiacie, jeżeli podoba Wam się kolorystyka tej palety, no to ja ją gorąco polecam. Dalej dwa produkty do brwi, które spowodowały, że w grudniu praktycznie w ogóle nie sięgałam po Gimme Brow Plus, czyli po mój ulubiony produkt do brwi,
od mniej więcej 3, może nawet 4 lat. Tak naprawdę cały czas mam go w swojej toaletce, najczęściej po niego sięgam, jeśli chodzi o wszystkie produkty do brwi, które mam. A w grudniu, przez to, że przetestowałam te dwa produkty i one mi się naprawdę rewelacyjnie sprawdzały, to troszkę o Gimme Brow Plus zapomniałam. Mam tutaj opcję perfumeryjną i opcję drogeryjną. Jeśli chodzi o kosmetyk perfumeryjny, jest to marka Huda Beauty i żel do brwi Bomb Brows Full and Fluffy. I powiem Wam, że faktycznie ten żel robi na brwiach efekt full fluffy, coś w tym stylu. On te brwi bardzo ładnie wypełnia, ale przy tym powoduje, że one są puszyste i niesamowicie lekkie. I powiem Wam, że do tej pory się z czymś takim nie spotkałam. Gimme Brow Plus jest żelem troszkę cięższym, wypełnia brwi, ale dodatkowo jeszcze je uklepuje, układa, wyczesuje. Jeśli chodzi o ten produkt, to on właśnie robi efekt fluffy, czyli te brwi są takie mega puszyste, jakby troszkę napowietrzone, uniesione, ale nie do końca jakby wyczesane. Mam nadzieję, że wiecie, o co mi chodzi. Wydaje mi się, że fenomenem tego produktu są mikrowłoski zawarte w tej formule, bo one nawet są widoczne na tej szczoteczce. Więc mam wrażenie, że właśnie te włoski powodują ten efekt puszystych brwi i muszę przyznać, że to mi się niesamowicie podoba. Przyznam szczerze, że na początku bałam się tej szczotki, bo ona po prostu wygląda jak długi, goły patyk. Ale powiem Wam, że to mi się sprawdza, dlatego że ta szczoteczka bardzo ładnie jakby zostawia te włoski na brwiach, no i dodatkowo daje troszeczkę koloru, co powoduje, że te brwi są ładnie wypełnione, podkreślone, ale właśnie bardzo, bardzo lekkie, takie dosłownie piórkowe. Więc naprawdę świetna opcja. Zamówiłam go w sumie z czystej ciekawości jakiś czas temu na ASOSie, bo była jakaś fajna promka, no i muszę przyznać, że jestem zakochana w tym produkcie. Jeśli chodzi o mój kolor, jest to light brown i on faktycznie taki jest. To jest kolor delikatny, lekki, także jak dla mnie jest to idealny żel na co dzień, łatwy, prosty, intuicyjny. Kiedyś nie lubiłam efektu fluffy na brwiach, miałam wrażenie, że po prostu te brwi są za ciężkie i jest ich za dużo, ale ten produkt spowodował, że polubiłam ten efekt, bo to nie jest takie mocne wyrysowanie, to nie są brwi takie, wiecie, mega ciemne, karykaturalne, tylko jest to efekt puszysty, ale przy tym niesamowicie lekki i to mi się naprawdę bardzo, bardzo podoba. Także gorąco polecam. Drugi produkt to jest żel, który daje mocniejszy i ciemniejszy efekt niż ten. Powiedziałabym, że podobnie wygląda na brwiach jak Gimme Brow Plus, tylko jest zastygający, utrwalający, czyli po prostu nie potrzebujemy już przezroczystego żelu, żeby te brwi utrwalić. W przypadku żelu z Benefitu, jak i w przypadku tego żelu od Hudy, muszę nałożyć jeszcze żel utrwalający, tutaj już tego nie potrzebuję. Także tak naprawdę jest to żel, którym bez problemu zrobicie sobie brwi dosłownie w 2 minuty, nakładacie ten żel, jeżeli chcecie delikatniejszy efekt, to lekko sobie go wyczesujecie, no i macie gotowe brwi, bo on Wam po prostu zastyga, on się sam utrwala, i trzyma się na tych brwiach przez cały dzień. I chyba na początku nie wspomniałam, co to jest za produkt. Marka Claressa, Brow Bro Mascara i kolorek Light Brown. Tutaj też mam kolorek Light Brown, ale ten kolor jest troszkę ciemniejszy. Jednak wiecie, nie jest taki mega ciemny, nie jest czarny. Miałam kiedyś żel do brwi z Anastazji w kolorze Light Brown i on był po prostu taki czarno-brązowy. Tutaj mamy ładny kolor takiego jasnego, delikatnego brązu. Ja ten żel zazwyczaj delikatnie wyczesuję, więc on nie jest taki super intensywny na brwiach. W mojej ocenie jest to naprawdę świetny produkt drogeryjny. Kolorek wygląda tak, więc on nie jest za ciepły, nie jest też chłodny, nie jest zimny. Myślę, że bardzo uniwersalny, ładny brąz. Jeśli chodzi o Hudę, wygląda to w ten sposób i to jest kolor dla mnie idealny. Dzisiaj mam ten żel od Hudy na brwiach i to mi się naprawdę bardzo, bardzo podoba. No bo jak wspominałam wcześniej, te brwi są bardzo leciutkie, ale jednak takie, wiecie, napowietrzone, puszyste. Widać, że jest ich dużo, ale to nie jest taki efekt Breżniewa. Mam nadzieję, że wiecie, o co chodzi. Także jeśli chodzi o te brwi, one są większe, jest ich troszkę więcej, ale przez to, że są bardzo lekkie, nie obciążają makijażu, po prostu nie tworzą efektu ciężkości. Obydwa żele Wam gorąco polecam. Jeżeli chcecie coś utrwalającego, to Claressa. Jeżeli chcecie coś bardzo delikatnego, co stworzy Wam efekt fluffy, to polecam żel od Huda Beauty. Jeśli chodzi o ulubieńców grudnia, to by było na tyle. Mam nadzieję, że miło spędziliście ze mną czas, że ten filmik Wam się spodobał. Jeżeli tak było, zostawcie kciuka do góry, będzie mi bardzo, bardzo miło. Dajcie znać, czy testowaliście produkty, które Wam dzisiaj pokazałam, a jeżeli tak, to jak one się u Was sprawdziły. Jeżeli jeszcze mnie nie subskrybujecie, to oczywiście zachęcam, żeby być ze mną na bieżąco. No i do zobaczenia już niedługo w kolejnym filmie. Pa, pa!